3 czerwca wspominamy błogosławionego Dydaka Oddi, zakonnika. Józef, bo takie imię otrzymał na chrzcie świętym, urodził się 6 czerwca 1839 roku na terenie diecezji Tivoli, niedaleko Rzymu we Włoszech. Od dziecka był pobożny i pracowity. Nauczył się tego od swoich zacnych, choć ubogich rodziców. Na kawałek chleba pracował z nimi na jałowej, nieurodzajnej ziemi. Kilka razy pielgrzymował do małego klasztoru ojców Franciszkanów w Belegrze. W czasie jednej z tych pielgrzymek poprosił ojca Mariana o radę, a ten mu powiedział: bądź dobry, bądź dobry. Te słowa opromieniły jego dotychczasowe życie. Jeszcze więcej zaczął się modlić i gorliwiej pracował. W wieku 32 lat, mimo sprzeciwu ojca, wstąpił do klasztoru w Belegrze, gdzie otrzymał imię Dydak. Zakonnicy prowadzili tam proste, surowe życie i takie też znał z rodzinnego domu. Dydak był ubogi jak święty Franciszek. Wykonywał bardzo sumiennie proste prace w kuchni, w ogrodzie, w obejściu, z niezwykłą cierpliwością. Następnie powierzono mu posługę kwestarza. Miał zbierać jałmużnę na rzecz klasztoru. Przez 40 lat chodził po okolicznych wioskach i prosił o wsparcie dla zakonników, ale nie tylko żebrał, on też dawał i to w specyficzny sposób. Katechizował prostych ludzi, odwiedzał chorych, przygotowywał na śmierć konających, często też tych, którzy wiele lat byli daleko od Boga. Choć nie był wykształcony, udzielał rad kapłanom, a gdy zaszedł do seminarium, klerycy nie dawali mu chwili spokoju, bo zasypywali go pytaniami i prośbami o radę. Sam był dobry dla wszystkich. Jego radość, pogoda ducha, bezpośredniość każdemu dawała przystęp do niego. Z tego powodu nie zawsze miał czas na modlitwę w ciągu dnia, dlatego też modlił się nocami. Po długiej chorobie Dydak zmarł 3 czerwca 1919 roku. Beatyfikowany został 3 października 1999 roku. Wtedy papież święty Jan Paweł II mówił o nim. Duchowość franciszkańska, której istotą jest ewangeliczne ubóstwo i prostota, wyróżniała brata od jego, zaliczanego dziś w poczet błogosławionych. Nauczył się on w szkole świętego Franciszka, że własnością człowieka są jedynie wady i grzechy, a wszystko inne, co posiada, jest w rzeczywistości darem Bożym. Zrozumiał dzięki temu, że nie należy się o nic troszczyć, ale w każdej potrzebie zanosić do Boga modlitwy i błagania z dziękczynieniem, zgodnie ze słowami świętego Pawła. Pełniąc przez długie lata posługę kwestarza, był prawdziwym aniołem pokoju i dobra dla wszystkich, którzy się z nim stykali, ponieważ potrafił zrozumieć potrzeby najuboższych i najbardziej cierpiących. Przez swoje radosne i pogodne świadectwo, autentyczną i głęboką wiarę, modlitwę i niestrudzoną pracę, błogosławiony Dydak ukazuje nam cnoty ewangeliczne jako najlepszą drogę wiodącą do pokoju. Módlmy się. Boże, który błogosławionemu Dydakowi udzieliłeś łaski ewangelicznej prostoty, daj również nam, za jego przykładem, iść zawsze wiernie śladami Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nam.